Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia i w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam przedstawić 6 moim zdaniem największych wpadek modowych, które są w stanie zmasakrować absolutnie każdą, nawet tą najlepszą stylizację. Przyznam Wam, że te wpadki zdarzyły mi się kiedyś, niektóre z nich, i poprzez ten film chciałabym Was tak jakby przed nimi przestrzec, choć właściwie wystarczy się rozejrzeć wokół nas i bez jakiegokolwiek problemu będziemy w stanie zaobserwować, że te błędy pojawiają się naprawdę notorycznie. Ostatnio też wyraziliście chęć, abym nagrała dla Was Q&A, dlatego pod tym filmem możecie zadawać mi pytania. No i już nie przedłużając, przejdźmy po prostu do odcinka. Wpadką numer 1 z pewnością jest noszenie ubrań w nieodpowiednim rozmiarze. I nie mam tutaj na myśli rzeczy typu oversize, które jesteśmy w stanie w naprawdę fajny sposób wystylizować. Mam za to na myśli rzeczy z długimi rękawami, które nam właśnie w taki sposób wiszą, czy gigantyczne marynarki z poduchami, które sprawiają, że mamy bary jak pudzian, czy na przykład spodnie, których nogawki ciągną się po ziemi i są później bardzo, bardzo brudne. No i tutaj zahaczając również o zbyt ciasne rzeczy, to wyobraźcie sobie bardzo obcisłe rurki, bardzo pomarszczone, czy spodnie, z których po prostu nam się wylewają boczki, czy nam wystaje brzuch. Przyznajcie, że nie wygląda to zbyt fajnie, a te rzeczy po prostu wydają się być wyciągnięte z szafy młodszego rodzeństwa. Wpadka numer 2, która owszem zdarzała mi się, której na dany moment nie jestem w stanie zaakceptować, bo mnie strasznie razi. No i wpadka, którą z pewnością zrozumieją wszystkie osoby o pokaźnym biuście. Mówię tutaj o koszuli rozchodzącej się na wysokości biustu. Jest to niebywały problem i niebywale źle to wygląda. Dlatego jeśli lubicie nosić koszulę, to po prostu spróbujcie robić to w inny sposób. Na przykład zostawcie ją rozpiętą bądź zawiązaną, rozpiętą bądź rozepnijcie dodatkowy guzik i załóżcie na przykład taki top pod spód. W momencie, gdy jesteście zobligowani, musicie założyć koszulę, ponieważ macie taki dress code w pracy, to radzę Wam poszukać koszuli wykonanej raczej z lejącego materiału, ponieważ z pewnością dużo prędzej będziecie w stanie właśnie ją dopasować ze względu na materiał, z którego jest wykonana, aniżeli koszulę wytaliowaną, ale wykonaną ze sztywnego materiału. Wpadka numer 3 będzie dotyczyła kolanówek oraz krótkich skarpetek. I tutaj zacznijmy może od kolanówek, które w pewnym momencie zaczynają dzielić naszą łydkę na pół, a dzieje się tak w momencie, gdy decydujemy się na założenie obcisłych spodni, no i właśnie kolanówek, które po jakimś czasie się zsuną, tak mniej więcej do połowy łydki i faktycznie zaczynają one ją ściskać i dzielić na pół. Prezentuje się to po prostu okropnie, strasznie razi, jeśli chodzi o ten aspekt wizualny, natomiast również nie jest to zbyt zdrowe, ponieważ po kilku godzinach noszenia kolanówki, która właśnie ściska Waszą łydkę, możecie czuć duży, naprawdę duży dyskomfort. No i zahaczając o krótkie skarpetki w cielistym kolorze, takie właśnie cienkie, rajstopowe, wyobraźcie sobie, że wystają one ponad but, i nie daj Bóg są widoczne, ponieważ akurat założyliśmy nogę na nogę i spodnie nam się troszkę podciągnęły i widać te okropne skarpetki. I widać je. I są one tak odrażające, że po prostu patrzeć na nie nie można. Błagam Was, pilnujcie tego i w momencie, gdy zakładacie niskie buty i spodnie, które mogą Wam się podciągać, to nie zakładajcie tego typu skarpetek, ponieważ prezentuje się to po prostu strasznie. Jest to oczywiście moja subiektywna opinia. Jeśli lubicie tak chodzić, proszę bardzo, ale ja temu mówię stanowczo nie. Wpadka numer 4, czyli zostajemy jeszcze moment w temacie kolanówek, skarpetek i co tam. Dorzucimy jeszcze rajstopy i zaznaczmy, że są to części garderobowe z takim szwem. Wiecie o co chodzi, ten szewek taki na palce, żeby się one nie pruły. I wyobraźmy sobie, że ten szew wystaje z sandałów, z butów typu peep-toe, czyli właśnie z odkrytym palcem, a uwierzcie mi, niektórzy właśnie w ten sposób noszą rajstopy czy kolanówki, whatever, i wygląda to naprawdę źle. I chciałabym zaznaczyć, że nie mam tutaj na myśli tych bezszwowych rajstop, które zdecydowała się ostatnio założyć właśnie Jessica Mercedes. Jej stylizacja wyglądała przepięknie, bardzo mi się podobała.
Podkreślam, mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie rajstopy z tym szwem na końcówce. Wygląda to naprawdę strasznie. Wpadka numer 5, czyli wszystkie wystające podszewki, tasiemki i nie daj Boże nieodcięte metki. Co do podszewek, to uważajcie na to zwłaszcza wtedy, gdy wrzucacie do prania nową rzecz i może się ona niestety w tym praniu skurczyć delikatnie i wtedy podszewka może nam wystawać poza ubranie, czy na przykład, o właśnie, w momencie gdy mamy marynarki, to często te podszewki są po prostu delikatnie przyklejone, podklejone do materiału i może się niestety ta podszewka odkleić i delikatnie nam później wystawać, nie prezentuje się to naprawdę fajnie. Druga sprawa, co do tasiemek, wiadomo, że służą one temu, aby rzecz była odpowiednio powieszona na wieszaku, żeby się nie odkształciła, żeby się nie gniotła, ale ja raczej stawiam na odcinanie tego, ponieważ już wielokrotnie zdarzyło się, że po prostu te tasiemki mi wystawały i wyglądało to po prostu okropnie. A co do metek, w momencie, gdy już jesteście na 100% przekonani, że zostawiacie daną rzecz od siebie i nie zdecydujecie się na jej zwrot, to koniecznie pamiętajcie, aby tą metkę po prostu odciąć. Największa moim zdaniem wpadka, numer 6, bardzo jasna i klarowna, ale ten smaczek sobie zostawiłam na sam koniec. Mówię tutaj o ubraniach, w których się najzwyczajniej w świecie źle czujemy i dokładnie tak samo źle naprawdę jesteśmy odbierani, ponieważ jak bardzo byśmy nie chcieli ukryć tych negatywnych emocji towarzyszących nam w trakcie noszenia tych rzeczy, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I naprawdę jesteśmy w tym momencie dokładnie w taki sposób, w zły sposób odbierani. To widać w momencie, gdy się po prostu nie czujemy w danej rzeczy i taka moja właściwie jedyna rada, to nośmy rzeczy, w których czujemy się dobrze i których jesteśmy pewni, a nie te, co do których nie jesteśmy przekonani, no i które sprawiają, że czujemy jakiś dyskomfort. To już wszystkie wpadki, przed którymi chciałam Was przestrzec poprzez dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, czy któreś z tych wpadek Wam się zdarzyły. Mi oczywiście tak, dlatego właśnie postanowiłam nagrać ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie mi oczywiście łapkę w górę. No i dajcie też znać, czy chcecie, abym kontynuowała tą serię o największych wpadkach modowych, których właśnie powinniśmy unikać. Przypominam Wam, że w komentarzach pod dzisiejszym filmem możecie zostawiać mi pytania do Q&A. No i wszystkie zainteresowane osoby zachęcam także do subskrypcji. O właśnie, dodam jeszcze, abyście wpadali na moje kanały social media, na mój Instagram oraz na mojego Snapchata. No i słuchajcie, odblokowałam w końcu tą opcję. Możecie mi wysyłać wiadomości. Ja praktycznie odpowiadam na wszystkie wiadomości od widzów na Snapchacie. Więc na pewno, jeśli mi jakąkolwiek wyślecie, to również na nią odpowiem. Pozdrawiam Was, dzięki wielkie za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, bye!